Witajcie kochani, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym przepysznym przepisem z kuchni witariańskiej, a będzie to rozgrzewająca sałatka z surowymi pieczarkami. Wiele osób z Was, którzy są na witarianizmie, skarżą się, że soki i owoce Was wyziębiają, natomiast świadczy to o tym, że macie po prostu osłabione organy. Także cierpliwości. Ja dopiero drugą zimę, będąc 100% na surowo, pijąc głównie soki, jedząc owoce, czuję ciepło w jelitach. Nie wyziębiają mnie ani soki, ani owoce, dlatego gwarantuję Wam, że i Wy do takiego etapu dojdziecie, a póki co możecie posilać się moją rozgrzewającą sałatką. Zanim jednak przejdziesz do oglądania, koniecznie daj suba, łapkę w górę, wesprzyj moją twórczość, ponieważ dla mnie jest to największa motywacja do dalszego działania. A tymczasem zapraszam do oglądania. Potrzebujemy oczywiście wszystkie 100% surowe składniki, pieczarki najlepiej ekologiczne, ponieważ one mają inny smak, czerwoną paprykę, awokado i tutaj pokażę Wam, jak fajnie sprawdzić, już możecie sprawdzić to w sklepie, czy awokado jest dojrzałe. Jeżeli ogonek swobodnie odchodzi, to znaczy, że mamy dojrzałe awokado i oczywiście król naszej sałatki, czyli papryczka ostra pinion, jeden ząbek czosnku i oliwa z oliwek z bazylią. Natomiast jeżeli nie dostaniecie takiej gotowej oliwy, możecie swobodnie użyć oliwę z oliwek i wkroić świeżą bazylię. I oczywiście tutaj opcjonalnie troszeczkę zieleninki, a także syrop z agawy, który cudownie osłodzi naszą pikanterię. I ja absolutnie uwielbiam te połączenie. I teraz kroimy nasze pieczarki bardzo cieniutko. Tutaj bardzo ważne jest, żeby pokroić te pieczarki cieniutko, ponieważ im cieńsze, tym lepsze. I wtedy bardzo fajnie przejdą smakami, naszym dipem i będą też przyjemniejsze w jedzeniu. Jeżeli nie macie wprawy w krojeniu tak cienko pieczarek, możecie użyć tarki albo jakiegoś innego sprzętu, który macie w domu. Wrzucamy wszystkie pieczarki do miski i następnie będziemy kroić nasze składniki do naszego cudownego dipu, czyli papryczka pinion jest bardzo ostra. Jeżeli nie dostaniecie takiej w sklepie, możecie spokojnie użyć papryczkę chili, papryczkę jalapeno. Wszystko zależy od tego, co Wy preferujecie. Natomiast nie pomijajcie tej papryczki, ponieważ ona daje taką kropeczkę na di i bez tej papryczki smak tej sałatki nie będzie tak obłędny. I oczywiście surowy czosnek, który również fajnie orzeźwia, rozgrzewa, wzbogaca smak naszej sałatki. Kroimy bardzo drobno, albo możecie też przecisnąć przez praskę do czosnku. I tutaj ja dodaję syrop z agawy, możecie też użyć miodu, jeśli używacie. Ja dodam tylko troszkę, ponieważ teraz nagrywając ten filmik robiłam sałatkę dla mojego męża. Natomiast spokojnie możecie dodać dwie łyżki miodu albo dwie łyżki syropu z agawy, ponieważ słodkie z pikantnym bardzo fajnie się komponuje. I tutaj dodaję olej. Natomiast jak już mówiłam wcześniej, jeżeli nie dostaniecie takiego gotowego oleju z bazylią, to po prostu wkroicie świeżą bazylię. Bazylia też fajnie uzupełnia smak tej sałatki. Wszystko dokładnie mieszamy, aby składniki fajnie się ze sobą połączyły. Możecie też takie pieczarki wstawić do lodówki na noc, żeby fajnie wszystkie smaczki się przegryzły. I w zasadzie możecie już nawet w takiej postaci spożywać taką sałatkę. Natomiast ja nie byłabym sobą, gdybym nie dodała więcej warzyw i uważam, że one bardzo fajnie wzbogacają akurat tą sałatkę, czyli tutaj kroję czerwoną paprykę. I też bardzo ważne, żeby pokroić tą czerwoną paprykę jak najdrobniej,
ponieważ wierzcie mi, że sposób krojenia też wpływa na smak. Dlatego nie bez powodu Chińczycy kroją różnymi metodami warzywa, ponieważ one naprawdę w różnych kompozycjach inaczej smakują. Jeżeli lubicie, możecie też spokojnie dodać pomidorki koktajlowe. Ja natomiast uważam, że im mniej składników w sałatce, tym lepiej, ponieważ tak uważam, że lepiej po prostu smakuje. Jak jest za dużo smaków, to nie łączy się fajnie ze sobą. I teraz na sam koniec dodaję trochę tłuszczu, czyli cudowne, maślane, ukochane awokado, które ja uwielbiam i które idealnie tutaj pasuje. Awokado na ostro ze słodkim syropem z agawy. Coś pięknego. I na koniec dodaję rukolę, którą również uwielbiam. Możecie też dodać tutaj świeży koperek albo jakąś sałatę. Natomiast rukola świetnie podkręca smaczek, ponieważ jest też taka fajna, orzeźwiająca, pikantna. Wszystko dokładnie mieszamy i mamy sałatkę gotową. Jak widzicie, banalnie prosta i z tak niewielu składników wyszła jedna duża miska. I tutaj jeszcze na koniec dodaję kolendrę, którą ja uwielbiam. Kolendra ma bardzo fajny cytrynowy smak i myślę, że w tym połączeniu idealnie się tutaj sprawdzi. Dlatego zachęcam Was, abyście z niej nie rezygnowali. Gwarantuję Wam, że po takiej sałatce nie będziecie mieli ochoty na gotowane. Ja, jeżeli nie jestem na poście sokowym, to całe dnie piję soki, wieczorem surowa sałatka, duża miska takiej sałatki i w zasadzie jestem happy. To wszystko, co potrzeba mi do szczęścia. Dzięki takim sałatkom naprawdę nie macie ochoty na gotowane. A co najważniejsze, po takiej sałatce mamy bardzo dużo energii, nie czujemy się ociężale, mamy lekkość. A co najważniejsze, nasze ciało nam za to podziękuje. A teraz, kochani, pragnę Wam króciutko opowiedzieć, dlaczego warto unikać gotowanego. Spożywanie gotowanych potraw prowadzi do odwodnienia naszego organizmu, a odwodnienie prowadzi do zaburzeń funkcji tkanki, co ostatecznie prowadzi do jej obumarcia. Dlatego, kochani, jeśli tylko możecie, spożywajcie jak najwięcej roślinnych pokarmów, ponieważ dzięki takiej diecie odzyskacie zdrowie, witalność, radość, a takie sałatki są obłędnie pyszne i naprawdę ta sałatka jest jedną z moich ulubionych, dlatego serdecznie Wam polecam wypróbować ten przepis i spróbować nowej kuchni, kuchni witariańskiej, a nawet jeżeli jesteście na diecie tradycjonalnej, to spokojnie możecie wprowadzać step by step, powolutku, nowe nawyki, do których ja serdecznie Was zachęcam. Ja z tego miejsca przede wszystkim dziękuję, że tu jesteś. Nigdy nie zapominaj, że jesteś cudem i możesz wszystko. Nigdy nie jest za późno, aby uleczyć swoje ciało i odzyskać zdrowie, witalność, a także radość. I pamiętaj, nie szukaj wymówek, tylko działaj, bo najważniejsze, aby wyjść ze swojej strefy komfortu, a później to już jest kwestia przyzwyczajenia. Pamiętaj, że wysyłam Ci zawsze dużo miłości, pozdrawiam cieplutko i życzę smacznego!